Cześć, cześć. Siema, majster, siema, siemanko, siema, 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 siema. Wiesiek, co tam? Ale mi gardło boli strasznie, kurde. Może i ta, może i od tego piwa gardło boli, bo... Masakra. Siema, siema. Witam wszystkich. Witam, witam. Najgorzej to, to mi się chodźcie tak denerwuje, jak przyjdzie taki, kto to się nie zna, nie dużo dudko chce, to piękne chce, żeby był usyty i jeszcze to na dzień albo dwa. No takie na dwa, no to se może... Trochę soli do piwa, to przejdzie patent sprawdzony. Może i tak, masz kiedy bizu na garaż wyciągasz. Bizu już wyciągnięty, dawno. Siema, master, siema. To wyciągnięty. Stół do rzepaku już podczepiony. Oto ty szybki chłop, a jak się robi, wiadomo, się robi wszystko tak jak idzie, wiecie. No, a tak, tak to co? Się robi, wiecie. Takie różne rzeczy. Jak Daga zdrowa? Zdrowa, zdrowa. Też. Co też? Nie wiem, co też. Kiedy te krowy będą? Krowy? Jakie krowy? Więc nie wiem o żadnych krowach. Basen. A jak? Basen jest. Możecie zobaczyć na moim TikToku. Także zapraszam na mojego TikToka. Tam jest wstawiony film o basenie. Ja to dopiero szczepiam wszystko do kupy. Master życzy nie wszystkiego najlepszego, tylko wszystkiego naj... Wszystkiego najlepszego. Kiedy będą jakieś filmy ze codziennych obowiązków, master, czy raczej dajesz sobie spokój? Codziennych obowiązków? Nie, nie. Zobaczymy to wszystko w swoim czasie, co i jak.
kiedy krowy. No jedną belę mam, ja sianokosy dzisiaj skończyłem. Jutro będzie film, bo dzisiaj się nie udało wrzucić. Także może jutro będzie... Nie, no na pewno jutro będzie film. Nie ma zwierzętym obowiązków. Jutro będzie film z 60 w akcji. Tak jak widzieliście na poście dzisiejszym. Ile hektarów mam do skoszenia? Ale zboża, tak? O to ci chodzi? No ja wszystko mam morne. Ja pierdolę. Wszystko mam orne ziemię. Masakra. Macie jakieś sposoby na gardło, żeby szybko przeszło? Na lewo, na prawo, góry i dół. 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 Oj, tak, tak, tak. Amol iż szalę se przypuci. Cholinek nie przychodzi. Trzeba mieć amol. Trzeba mieć chałwie. Trzeba mieć cholinek. Mam jakiś strepsils czy coś takiego. Spirytus. Spirytusu też nie mam. Kurde. Lipa trochę. Ale to nic. Gdzie ta daga polazła? Ile sztuk na początek stawiasz? 40. Strepsis też dobry. O, idzie daga. Jak z wilgocią? Nie, no popadało sporo. Popadało także piona. Także wilgoć jest, ciepło też jest i kukurydza rośnie metr dziennie. Tak idzie. Idziesz, daga? Podkarpacie susza, jak nie wiem. Czekajcie, to w tamtym tygodniu pod koniec. Tak, dobrze mówię? Tak, w tamtym tygodniu pod koniec to chyba przez 2 dni 30 litrów spadło. Jakie sztuki musisz wstawić? Tylko co powiem, opowiadasz bajo. Bajo jajo, bajo jajo. Koło mnie Wielkopolska rzepak 2 metry, jaki wielki. Wiecie, taki kukur nie miałem jak w tamtym. Farmsat, Farmsat Guru. Elmeister, Elo.
40 dojnych czy jałówek. No cały, wy cały czas myślicie o krowach. To jest błąd. To jest błąd. To jest błąd. Cały czas myślicie o krowach, o bydle. To jest błąd. Nie idźcie tą stroną. Pewnie byki lub kozy lub barany. To kozy jak to. No tak, no kozy. Żeby się nie zaczynało, żeby to słowo nie płaciły, tak? Te centralki. Pewnie lochy. Przewodami jest bardzo takich punktów ruchomych, które wszystko zobaczycie w swoim czasie. Tyle wam mogę powiedzieć, nic teraz nie powiem. To będzie przyżniwa, przyżywy mintarzy obliżniwa, jak ty nie będziesz miał czasu. Zakład Boży. Zakład. Zakład Boży. Jaki zakład Boży? Będzie czas, będzie wszystko, na wszystko będzie czas, będzie na wszystko czas, wszystko będzie tak jak trzeba, będzie wszystko na czas. Nie mam jęczmienia, nie mam, ale u nas już tylko dotknąć i jęczmienie będą gotowe. Już gdzieś tam widziałem na Śląsku koszą jęczmienia. Pewnie jeszcze 2 lub 3 lata, zanim zrealizuję swoje plany. Nie. Ja mam wiatkę na opasy blisko domu i trochę wyjął jak cholera po podwórku. A mają wszystko do jedzenia. Sianko, wodę. Siano kosiłeś u siebie? No trawę kosiłem na siano. Chcesz powiedzieć, czy na 2 nogach, czy na 4? Na 4? A co na 2? A, kury. Nie, na 4. I ogon nawet ma. I uszy ma. Kiedy żniwa? No, żniwa to jeszcze myślę z miesiąc. Co z tym siewnikiem 6-rzędowym do kuku? Musiałbym na początek swojego gospardo sprzedać, żeby coś kupić. I wiecie. Na razie chyba nie ma chętnych na siewnik mój do kukurydzy. Czy ja za dużo cenię może? Coś ty brał? Nic nie brałem. Co miałem brać? Dlaczego zlikwidowałeś? Co było takiego powodem? Powodem tego stada było, że to nie były czyste limuzy, to były takie mieszańce, nie mieszańce. I nie wiem, czy one miały coś. Po ile pszenica u ciebie cena zbyt duża? Nie wiem, po ile pszenica. Coś się z nimi działo nie takiego. Coś było z nimi nie tak.
Dlatego alpaki nie. Dlatego zrezygnowałem. Dałem sobie na razie spokój. Odpocząłem od tego, przemyślałem i zobaczymy. 1350 Małopolska. Ciekawe, po ile będzie rzepak w nowym kontrakcie. Kontraktował ktoś z was? Wyprzedałeś zboże? Tak. Jak je utrzymywałeś na wolnym biegu zimą, to jak było z ich zdrowotnością? Nie było żadnych problemów. Nie było żadnych problemów. Będzie film siątką? No będzie jutro, miał być dzisiaj, ale ja mam taki szybki internet, że filmy się nie przysłały od rana. Siema, siema. Siema. Gdzież ona polazła? Co tam robisz w tej obozie na ten moment? Na ten moment drzwi robię. Jedne drzwi prawie już skończyłem. Obijać deskami, znaczy przykręcać deski. Pozdrawiam serdecznie Islandii. Pozdrawiam. Pszenica od razu żniwa, masz zamiast wszystko sprzedawać? Nie, no gdzie? Tak, ale mogłabyś już przyjść. Ja sprzedam teraz z kontraktu majowego pszenica podwiązana. U kurwa, to ładnie. Muszę światło zapalić. Dlaczego oglądasz TV rozmawiając z swoimi fanami? To jest ignorancja. To mogłeś tylko ty napisać, bo nikt inny. Będzie bydło czy coś innego? Dalej mam cicho nadzieję, że kiedyś będę vlogi z codziennych obowiązków. Ja już to mówię kilka razy. O, skóra schodzi. Ja pierdzie. Ropa? Ropa, kopa. Czekamy na niższą cenę ropy. Ma być po 5 zł. Góry poszło pojęcie. Ja pierdolę. Skóra schodzi. Jak ze Snake'a. Co sądzisz, słuchajcie, na niezależnym. A ja nie wiem, nie znam tematu.
poziom swoich plonów. To już mówię, pszenica taka 7 na 10, rzepak 6 na 10, kukurydza na razie 9 na 10, no i tyle. Nowo skupione po ile serca i polifosko u ciebie? Nie wiem, bo nie kupowałem jeszcze. Masz pasta? Masz pasta? Co to pasta? Masz pasta. A ropa po ile u ciebie? Bo wczoraj mi przywozili po 7,80. Na CPN-ie teraz obecnie jest 7,99. Kurczę, nie wiem. Boże. Był serwis u Pumy? Był. Passata, a mam. Dwa Passaty mam. Mam B4 i mam B5. Jak robiłeś kiedyś jedną kiszonkę, to na ile sztuk wystarczyło ci balot? Oj, to teraz ci nie powiem. Serio, nie powiem ci, bo nie wiem. Ile chciałbyś mieć hektarów, tylko tak realnie? Tak realnie myślę, żebym tak z tymi maszynami, co teraz mam, to bym 200 ogarnął. Do której live? Nie wiem, zobaczymy. Zrobili usterkę, ile ci wykasowali. Znaczy usunęli błąd, jest dobrze. Na komputerze nie pokazuje żadnych błędów czujników. Nie powiem, ile mi skasowali. Ale na razie jest dobrze. Kiedy odpalasz bizona? Odpalisz bizona. Bizon był dawno odpalony. Siema. Co oglądasz w telewizji? Nie jestem, nie oglądam ciekawego. Z opadami u mnie na razie nie mam co narzekać. Jest na razie dobrze. A miałbyś zmagazynować plony z 200? Pewnie, żebym miał. Tu mam cały garaż i jakby się nie zmieściło, to w stodole jest cała stodoła miejsca. Z tym to by nie było problemów żadnych. Ja u mnie przyczyną błędu był niewymieniony w czas filtr blue i zapchany moduł w klasie. Wszyscy, kto my wystarczy magazynu. Krowy będą. Master, dowiemy się, co to będzie. Nie, na razie się nie dowiecie, co będzie w tej remontowanej oborze. Kontaktował z was ktoś już jakieś zboża, rzepak, pszenica, kukurydza, czy jeszcze nie? Czy nie kontraktujecie w ogóle? Ja w tym roku nic nie kontraktuję. A będzie na pewno coś w tej oborze, kiedy będzie.
będzie. Jak dobrze pójdzie, to myślę, że w styczniu. To w tym roku nie. Sorry. W następnym. Ale... Tak, w tym roku będzie wiadomo. Już wam mówię. Wrzesień, październik będzie wiadomo. Lecę na baletę, a tobie życzę, pomyśli pan, żeby tego MTZ-a wymienił. Dzięki, piona. Kurwa, maj. Chyba świnie będą. Tak, chyba w ogrodzie pieli. Nie, no masakra jakaś. Kiedy Suchowole się jeździło na balety? No, byłem na Suchowoli parę razy. I masz rodzeństwo, całe gospodę przyjąłeś sam? Rodzeństwa mam dwójkę i tak, na mnie jest. Jak kononowic? Ja do Zielonej Góry XD. Łech. Kiedy będę? To już mówiłem niedawno. Zawsze w sercu. Daga. Słyszysz? Daga. Jakie plany na maszyny masz? Mam plan zmienić silnik do kukurydzy największy i przystawkę kupić do tego, do kukurydzy. Jak praca się spisuje na razie, bez awaryjnie. Kurwa, co to kot? Daga. Kot chyba kurwa w las. Na jakim ciśnieniu belujesz? Mam skręcone do końca ciśnienie. O, Perkins, siemano. 6 rzędów, 6. 6 rzędów, tak. Widziałem, Perkins, czy już przyjechałeś, czy nie? Ciągnąłeś jakieś tam przyczepkę. Stimaczo. Szukaj mi tam jakiegoś siewnika do kukurydzy. Przyjechałem. Co to się dzieje? No i dobrze. I dobrze. Kurde. Czemu się szczeka? Ale bez przyczepy.
Już sprzedałeś po drodze. Czy masz te kloszki zamówione? Godzinę czasu wazisz. Co? Nic nie robisz po całych dniach i tak i jeszcze będziesz wazić. Gdzie ona? Jezu. Pewnie czekam na wieżę, przywieźć stolowe dystansji. A w tej oborze otworzysz najlepszy jakiś klub. Dyskotekę. Została w Łęcznej. O, w Łęcznej. To niedaleko do Łęcznej. Gdzie ta woda się leje? Ale jest ten guzik na dół. Jaki guzik? To zaraz pójdziesz, tak. Pijesz browara? Nie piję. Grego, masz jakiś ferweks czy coś? Tak mi gadło napierdziela, że po prostu nie mogę przyłykać. Psik! Kurwa, twoja mać psika stąd. Do której live? Jaki gruby strop masz w tej oborze? Nie wiem, 10 centymetrów. Live nie, zobaczymy no. To już idę. Siema majster. Siema byku. Rzepak nie, rzepaku nie kontraktowałem. Padł w chuj. Nie wiem, nie wiem, nie orientuję się w cenach. Masz robaka w rzepaku? Nie widać. Nie widać na razie.
Ryją? Nie, już nie ryją, bo już rzepak wysoki, no to nie będę ryć. A ile raz zrobiłeś w kwitnie? Nie raz. Ubezpieczyłeś uprawy? Nie. Ja nigdy nie ubezpieczałem. No kukurydzę, no nie ryją, nie. Nie rzepak duży, tylko kukurydza duża, sorry. One ziarka wyjadały za ty jak ten, tylko co się posiało. Ziorka siane, a on jeździ. Idź raz, dwa. Skąd? To idź i wracaj. Ja już 3 razy widziałem. Nie boję się gradu przy tej ilości rzepaków. O, to już zawsze jedzie, jest jakiś niepokój. Miejmy nadzieję, że... No, wyjedzie. Weź bylowo słomy siano dla siebie? Tak. O jakiej wilgotności przetrzymuje rzepak? 7? 7-8. Jaka cena kuku? Nie wiem. Ile słomy zwijesz? Mało mi trzeba będzie słomy. Parę kulek. Parę. No za 20. Kuku 1400. Ładnie. Co te sypukcje spadły u ciebie? Nie wiem. Chyba było 1400. Sypukcje spadły, bo słabe filmy robię, no. Zaraz znowu wstanie. Siema, siema. Dobry majster, dobry. Śląskie 1250 kuku. Master, ty miałeś sipmy, co nie? No miałem. Sipmy miałem. Miałem bardzo, ale to bardzo chujowa bylarka. Jaka wysoka kuku u ciebie? Ta, która nie poraziłem opryskiem, to jest gdzieś tak do jajców. A jedną odmianę poradziłem opryskiem, to tak do kolan. Miałem jedną odmianę, którą poradziłem herbicydem, ale już ruszyła słowie. Już teraz ruszyła. Strasznie przymuliło. Robiłeś rozdzielacz lub zawory hydrauliczne? Nie, nic z hydrauliką w niej nie robiłem. Po co?
Co, klapę ci otwiera, czy co? Że to wina jest ciągnikiem, a nie z zaorami. Jak odmianę kuk sprawdzę się, czy najlepiej z jakim fał. Po żniwach ci powiem. Mocno ciężko się zakłada stół do bizona. Znaczy do mojego New Hollanda bardzo prosto się zakłada stół do bizona. Zakładać stół to kurwa wolałbym cały dzień gnój wywalać widłami niż uczepiać ten stół do rzepaku, do bizona. Kurwa, jak to jest zjebane. Przy New Hollandzie cyk, ładwareczko podjeżdżasz, pyk, pyk, z jednej, z drugiej strony zapinasz, pff, i masz wywalone jaja. Bizonie stół zakładać to, mówię, cały dzień, kurwa, bym na taśmociąg gnój walił widłami niż ten stół zakładać. Nie strasz. Mówię ci prawdę. Ile za koszenie brać będziesz? Minimum 500. Znaczy to robiłem z etorem, wziąłem to słabo zbite i się otwierała klapa. No to ci powiem, że no coś z hydrauliką jest, ale nie powiem ci. Szybciej bym obstawiał ciągnik niż coś w prasie. Tak, myślę. Tak, sznurkiem mówiłem, no zgadza się, dwoma sznurkami. Pan rozdzielaczu by nie przepuszczało. Tym, co się przestawia podbierak i ten i klapę na tym rozdzielaczu ci chodzi? Czy w ciągniku na rozdzielaczu? Tak, podbierak i klapę. Nie, tu nie, wątpię. Witam, witam. Mówię ci, chyba szybciej już bym obstawiał, że... Mokro jest to, kurwa, w każdym było mokro. W każdej sypni jest przy tym rozdzielaczu mokro. Bardziej bym obstawiał na gumki w rozdzielaczu w tym, w ciągniku na sekcji. Niż ten, niż w belarce. Bo chyba, że gdzieś ci siłowniki ciekną w belarce, czy gdzieś przewód, czy coś, to może się otwierać klapa, ale jak nigdzie nic nie cieknie, to możliwe, że w ciągniku. No mówię ci, najszybciej. Ja jak belowałem MTZ-em, to zawsze jeszcze do rozdzielaczem dociskałem klapę co raz. W poniedziałek mam stół zakładać i już się boję. Chyba, żebyś miał jakiś bardziej dopasowany stół.
bo mój to był masakra. To mokry to nic, jak się poci, gorzej jakby leciało. Praca stało komorowa. No Sigma to pewnie stało komorowa. Chyba, że ci chodzi o moją prasę. Byłeś szczepietowy? Nie byłem, nie miałem kiedy. Ja mam trochę przytuli w rzepaku, to desykować czy czekać normalnie na koszenie. U mnie też coś sporo ziela na jednym kawałku wywaliło. Nie wiem, czy oprysk nie zadziałał, bo opryskałem po wschodowym. Ale nie wiem, no ja bym nie desykował. Reguluje się ten stół, czy tam kosa. Nie wiem, jaki ty będziesz miał stół w ogóle. Nie wiem, jaki będziesz miał stół, także nie mogę ci powiedzieć. Tak o twojej prasie, jaki podbierak masz noże w niej? Nie mam noży, mam szeroki podbierak, jest zmiennokomorowa. 180 największe bele można robić. To mówię, że w ciągniku zobaczę. No najszybciej w ciągniku rozdzielacz zregenerować i będziesz miał rozwiązanie. Masz też mnie dobijając do 18 zegarek otwiera się klapa na około 10 cm, tak ma być. Jak haki nie puszczają, to tak ma być. Ten 60 cm? Nie, no ja mam jeszcze po bokach wałki, że do środka. Nie, no on szerszy jest. Gdzie ten 60 cm? To malutki. Co 60 cm podbierek? Co? Nie, no co 60 cm? Może siatkę do niej założyć? Mogę siatkę założyć. Ale tyle co ja nie robię belek, to chyba, że hodowla się będzie zwiększać. Sześćdziesiąt. Oj, to króciutki stół. Ja miałem 80 stół. Ale to do tych stołów, do tych bizonów jest jak kurwa... Mógł. Miała przyjść zaraz. Widzicie, jak przyszła? Widzicie? Znowu polazła na ogród. Co tu? Ma z tym ogrodem. Hybrid. A łeb gdzieś napierdala już. Kompita. A jak tam nowe nabytki planujesz? Znaczy nowych nabytków to nie planuję. No, chcę kupić ten stół do kukurydzy i przystawkę do kukurydzy i siewnik do kukurydzy zmienić największy. Ja mam tylko magazyny płaskie, żadnych silosów. Nie chcę żadnych silosów. O, idzie.
Master, chodziło mi o Sidmę na hydraulicznym zamku, nie na rakach. I czy przy dobijaniu na koniec czerwonego to jest norma, że klapa się uchyla? No, u mnie też tak było. Chyba normalne. Jak oborę, bo do krowy. Świątka przeżyła grabienie? Dlaczego miała nie przeżyć? Człowieku. Ja dzisiaj bizonem się ujebałem po samym, bo to jest najgorsze właśnie, to mycie. Ten syf wszędzie leci. A ty nie miałaś przyjść szybko? Ach, ukończył głowę. Weź tego robaka, zabierz. Zabiłem go. A kto to? Nie możesz podjąć? Już tobie co ręce usychają? No troszkę. Sobie za dużo pozwalasz. O Jezu. Ty też. Gdzie masz ten ferwek, co sobie zrobię? O kur, wystaje mi spoza tyłka. Spoza tyłka? Masz owiarkę? Nie mam. Co z case? Nic. Co ma być? Daj dwa i polopirynę i wszystko, co masz tam daj. Może teraz o, czym lepiej dzisiaj jeździ 3P, czy ja wolę 3P, bo ma tak zwany jad. Nie wiem. Bitam nie robi różnicy. Nawet do przodu. Ogin. Piotr Ogin. Tylko nie macie? Nie. Ja pierdolę. O, jutro belowanie mam. No. Także zajęcie jest. Tak to się kręci powolutku. Od niedzieli chcę opryskać kukurydzę. Jakie marka stare się do kukurydzy? Nie wiem, zobaczymy. Pokażę Dagę? Nie, ona się pewnie nie pokaże. A co do... A no, po niedzieli będę chciał popryskać kukurydzę gdzieś pod koniec tygodnia. Cynkiem, borem i odżywkami. No, jak będzie pogoda. Co się trafi, zobaczymy. Ile za belkę bierzesz? Dwie dychy. 120. Dwie dychy. Tu. Daga kolację ci szykuje. Daga, zrobisz mi kolację? Dasz mi te pte? Te ferweksa? Ci nie dam. Och. Mogę się dać sprzytka na szczury, mówię ci. Już się nie przedstawiaj. To już się nie przedstawiaj. Ty ich to porwane. Co się stało się? Ze schodów zleciałaś? Palec nie było. Co w palec zrobiłaś? Jajce. Ile osób potrzebujesz na żniwa do pomocy? Najchętniej to nikogo. Nie, żartuję. Zawsze tam Piotr pomaga, czy jego brat. No dasz mi te, czy nie? Nie. Nie masz. Żałuję na siebie tego tak.
O, już się nie przedstawiaj, tylko... Ale jak mówię poważnie. Oj, dobrze. Dogadasz się. Pastor, nie odzywa się, bo jeszcze w łeb dostaniesz. Nie. Po tych słowach, co ty do mnie mówisz, to tyle już dawno byś dostał. Ty. Powiedz, ty. Pokaż, jaki ty jesteś. No, ty to wiesz co? No, ja mam imię. Chcę dostać? A ja nie chcę tego, ja chcę ten Fairbanks. Kurwa, zamiast lepiej, to się gorszy. Zimny? Drzwiach jest kotek, bo Boże. To jest dis na budziki. Jakie zdanie ma Daga na temat gospodarki imponowanej hodowli? Planowanej hodowli? Nie wiem. Chyba dano nic z nią nie robiłeś, dlatego taka zła. O Jezu. A dzisiaj gorąco nie było. Jako hodowlę, będzie barmanką w dyskotece. Będzie drinki robić. Jezu, to o co ci chodzi? Kamień w czajniku masz, bo głośno chodzi. Co? Kamień w czajniku masz, bo głośno chodzi. To nowy czajnik. Zruszyłeś. A co? Oj. Tego masz nie pikać. Pójdź stąd czy nie, bo jak pierdolę się kierą, kurwa to. Tego masz nie pikać. Dobrze. To nie jest twoje. Zrób sobie. Młode ziemniaki gotuję w czajniku. Co? Młode ziemniaki gotuję w czajniku. A poza tym to jest czajnik elektryczny, a nie gazowy. Jak jedziesz po drodze z takim szerokim hedrem? Nie no, czepiam hedr, no jak 6 metrów, to ja bym się nie zmieścił nigdzie. Ponad 6, bo 60 jest cięcia. A ta szerokość to jest 7 metrów może ma. Czepiam na wózeczek elegancko i sobie jadę. Zresztą ja mam wszystkie pola praktycznie koło domu, że bym musiał tylko 2 razy odczepić header, tak naprawdę, jakbym sobie tylko kosił. 3, sorry. Nie, 2. To tu bym przejechał bez tego. Z headerem. Tak gotuję ze skórką, schodzi. O, będę musiał, no mam stalki, muszę sobie, ale nie mam kiedy, kurde, nie mam kiedy. A, Daga. Yeah. Trzeba będzie zadzwonić do tego, do Patryka z prądem. Bo fazy jednej nie ma. No i gdzieś pewnie na słupie fazy wyjebało, bo jak wtedy pamiętasz co tam strzelało? Wodę? To gdzieś nie ma jednej fazy, bo myślałem, że przewód, ale nie chodzi mi
betoniarka i ten, i sprężarka na jednej fazie. Trzeba będzie w poniedziałek zadzwonić. Twoje gospodarstwo, twój problem. O, masz? Już? Już? Powiedziała? Siema, siema. Myślałam, że to przewód gdzieś spalony, ale nie ma jednej fazy. Agresywna. No. Ona spokojna jak śpi. Nie masz. Masz pewnie. Tak pierdolną, że umiesz tych zły. Ile Dago ma lat? Tyle, ile na stodole lat. Nie, 27. 6, sorry. Nie, 7, no, bo miała urodziny. Nie. Ty nawet nie wiesz, człowieku, ty naprawdę. Ja się z tobą rozstanę. Teraz się. Już dzisiaj? Tak. Czyż powiedz, widziałem dawno. Czekajcie, bo coś tu mi napisało. Gdzie to jest? Kupowałam te perfekcje. Ci mówiłem, że nie masz. Kupowałam te perfekcje. Wrzuć na jutro resztę materiału. Wrzucę, Piotr, bo wrzucałem cały dzień 4 filmy. Musiałem przerwać 2, bo bym nie zrobił live'a. No taki mam internet, że po prostu na noc wrzucę do wrzucania, to się wrzucą, na rano będą. Siema, uważnie tak świętami nie rzuciła. Każda łata po 2 lata. Dobra, nie szukaj tam. Niech tak ci pierwszy to jaja biorę. Internetem jest i mam już i dość i tego Wi-Fi z tego plusa zasranego i tych telefonów, tej sieci całej, okan dupy tylko pobić. Kurwa, żeby 4 filmy się wrzucało cały dzień. 2, bo 2 się nie wrzuciło. 2 minuty, 4 minuty film. Dobra, kiedy kolacja. Kurwa, to jest... Wymyślali te durackie maszyny, jakby siły w rękach nie mieli. Ale ja do ciebie nic nie mówię. To jest stare, przeterminowane jakieś. Już dobrego by ci nie dała, to normalne. Oj, już. Światłowód podłącz. Nikt do mnie światłowoda nie poprowadzi. Nagle film o plusie kiedyś o telekie będę. Siema, master, siema.
Ale to cwaniaki są takie, bo założyłem Wi-Fi, to pierwszy miesiąc, człowieku, kurwa, wszystko. Wszystko szło i wszystko, nic się nie zaczynało, jakoś luks, elegancko. Panie, no, pan zadowolony. No, oglądałem ci, też dobrze. No, wszystko elegancko było. Co? No, no. Co? No dobrze wiedzieć. Ale co? Że pornola oglądałeś. Jaki pornola? Widziałam historii. A, no to dobrze, no. I ten, i... Co ja miałem mówić? A, no. A potem zapłaciło się fakturka jedno, a już potem... Ty zapłaciłeś? O Jezu, czego ty musisz... Bo się nie ośmieszaj. O Jezu, kochany. Fakturka mu zapłacił. Dobra, idź już spać i mnie nie denerwuj. Ty mnie nie denerwuj. No. Bo się popisujesz, widać. Miło, tak? A zobacz, jak ty mi dosrywasz po całej. No, bo lubię. No, to ja tak samo lubię. Paszłami stąd. Co taka powiedziała? Zamknij japę? No tak mu, o, no ta. A co sądzisz o bakteriach wiążących azot z powietrza? To chodzi o ten Blue Power czy coś takiego? Ale cię ciśnie. No ciśnie, ona taka jest, ta, o ta. Nie, będę wyciniła. No. Tak. No, no. Zobaczymy. Przyjdzie kryska na matyska. Przyjdzie. No. Ja bym nie pił tego na twoim miejscu. Co? Kup fery cytrynowy, nie kupuj jabłkowy. Ja co za różnica fery cytrynowy czy jabłkowy? Mam uczulenie na jabłkowy. Kto? Ja. Fery? Tak, a, fery. Fery. Ale nie, bo po co? Czas jest kurwy. Tak. Kurwa, zamiast sadzić do zmywarki, to ona będzie o... Zmywarka jeszcze nie opóźniona z tamtego. Hmm. To ci drugą kupię, żeby na dwie zmywać, tak? To upróżnisz, jak to zapierdolisz. Co ty, majster, chory? Oj, niepotrzebnie dzisiaj do tej wody chyba zimnej wchodziłem. Od razu słychać, kto tej ludzi w portkach chodzi. Ona się przedstawia tylko. No, rży jak kobyła. Przeginasz, naprawdę przeginasz, pałek. Jak chcesz. Śmiej się, knur. Ja? Tak. A ty jak? Ty jak dwa knury. Jak ten ptak się nazywał? Co? Nie. Co ty pierdzielisz? To jest na wszystko, my nawet usłyszymy. Jak ten ptak się taki z dużym nosem nazywa? Ptak z dużym nosem? A ptak ma nos? No, taki... A, ptak ma nos. No dobrze wiedzieć, że ptaki mają nosy. Jak to się nazywa? Ja, co? Dobra, więc i tak listą. Ptak z nosem. Znacie jakiegoś ptaka z nosem? Robisz basen z przyczepy. Już jest basen z przyczepy w tym roku. Możecie zaglądać na mojego TikToka. Zapraszam na mojego TikToka. Tam jest film o basenie, także zapraszam. O basenie? Do jakaś. O dziewczynkach? O dziewczynki będą. Dodo. Jakiś Dodo ptak. Bocian. O Jezu, Flamik, ty Flamik jesteś. To Flamik ma nos. Oj, tak chciałam, że ma nos, ale jest duży ten dziób. Lajcik Boży. No to dziób, nie nos. Ty kurde, i dzioba też na dobrego. No, popatrz na siebie. Pelikan.
O, może być. Bociana to my możemy wypić. Jarek Kaczyński. Czy jest w tym roku wapną? Tak. Dlaczego sag? Nie wiem, co to znaczy. Co to jest sag? O, widzę, że spokój już. Dlaczego Daga łyka wszystko jak młody pelikan? Nie powiedziałeś, że mogę ci przywieźć czarną kredę. O, właśnie o tej czarnej kredzie mówił mi mój doradca. Także... Doradca, czyli wujek Godle. A tak zajebisty. A w jakiej cenie ona jest i skąd ona? Właśnie o, to i o tą czarną kredę mi chodzi. Ona działa w tym samym roku, co ją posiejesz. Niby, tak? To o to ci chodzi? $25? Coś to niemożliwe. Plus transport. To jest koka, bo masz pokład kredyt. Trzeba przyjść, ile do ciebie by wyniosło. A z jakiego to województwa wozisz? Bełchatowa koło Łodzi. No to kawałek drogi. Jak masz mi się opatrzyła? Nie. No dobra, no jakby było jakieś 300, no jakieś 400 km na pewno. To jest ta czarna kreda, co działa w tym samym roku i ile się sypie na hektar? Bo tej, co mi mówił mój doradca, to mówił, że max 1,5 tony na hektar jej się, max 1,5 tony na hektar jej się daje. Ale to jest czarna kreda, czyli zawiera węgiel. Piwnica. Chcę co z planami tej opory w końcu. Nie, no muszę je dokończyć najpierw. Bo nie wiem, czy my o tej mówimy. Czemu ty nic nie pijesz z sobą? Bo gardłem by. To jest tak samo coś jak z miernika koszelowski, tylko dodatkowo zawiera węgiel. Nie, proszę, to jest tylko raz tak. To skopanie. Tylko zaczynają? Nie, prawie myślałam, że to 22, bo to wiesz, nanosić wody. Tam tak wiesz, nic nie słychać. Przez to, że zawiera węgiel, dlatego jest czarna. No to jak musisz to kończyć, to masz zamiar coś tam... No tak. Musisz tam was też kupić. Bo tu nie ma co. Trzeba zajechać, czyli leśnie bądź czarna kreda.
ile się sypie na hektar? Ranie na ciężkie gleby oraz na piaski, lekkie gleby, gdzie już nic nie chce rosnąć. Ile tego się daje na hektar? Może kojarzysz? Tak samo jak te magnezowe 5 ton? Szczury. Ta szczury. Szczurów nie ma. Ale i tak jest zajebiście. Można jakiś kontakt o to kredę? Właśnie PJD. Napisz do mnie na Messengera Kejspuma Team Lubelskie albo na Instagrama, albo na prywatnego Marcin Korzeniewski, także napisz i będziemy dogadywać. Okej, młody Jerzyk, bo chciałbym tylko przeżyć, burzyć budynki, po prostu zęby szczerzyć. Jak nie ma, jak są? Jak są, jak nie ma? Przecież lepiej wiem, jak nie ma. Co ma tam żreć? Tam nie ma co żreć. Tam nie ma niczego. Okej, młody Jerzyk, bo chciałbym tylko przeżyć. No, ja bym zamówił, czekajcie, ja bym zamówił. No zależy ile na hektar się sypie, no tak. Nie dowiedziałem się jeszcze do tej pory, ile jego się na hektar daje. O, a może wiecie, gdzie szybko zrobić badanie gleby? Bo przez ODR to trzeba długo czekać, abym chciał wiedzieć już w sierpniu, mieć wyniki badania gleby. Może wiecie, gdzie szybko zrobić? Gdzieś na internecie znaleźć kogoś? To jest link do mojego ogłoszenia. Kiedy krowy? A tu nie ma żadnego linku. Tam masz... Nie ma tu twojego linku. Nie wiem, wyślij na Messengera czy gdzieś. To zależy, jaki masz pH. Przynajmniej siedzi się rozmnażają. Dobra, PJD, proszę, cię wyślij mi na Messengera ten link. A wy widzowie, może powiedzcie mi, gdzie zrobić na szybko próby glebowe. Na szybko to znaczy gdzieś do miesiąca czasu, żebym miał wyniki już. Dać na testy. Pryskałeś kukurydzę nikosulfuranem i mocarzem? Zauważyłeś ją mocarz zahamował? Tak. Tak jest. To się wszystko zgadza. Zauważyłem to. Tak jest. Po co nagrywasz? Jesteś śmieszny. To dobrze chyba. Ty człowieku, wyłącz AdBlue w pumie i spokój u siebie
Poszedł z tymi czujnik. Bo czujnik kosztuje ponad 1000 złotych, to już musimy zapomnieć od Blue. No taki jest plan. Ja kiedyś chciałem cię dodać do znajomych, to mnie odrzuciłeś. No dobrze, to teraz wyślij mi zaproszenie, czy coś takiego, żebym ja wiedział, że to ty w laboratorium. W jakim laboratorium? Bo wiecie, jakbym ja wszystkich zapraszał tak na Facebooka, to by była masakra. A tak, żebym ja wiedział, że to ty i tego, i to zależy, jaki masz pH. Dobrze. Dobrze. To tam zaproś mnie, czy coś, czy wyślij mi zaproszenie, ja cię przyjmę i wtedy się zgadamy na Messengera. Co i jak. Jakby to co nowo wyszło, bo na pewno możemy się dogadać i no mam kumpla, który na pewno też by wziął po wapnie. Stacji chemicznej rolnictwa. Stacji. No tak, tylko że się niby sam zawieźć próbki do Lublina. Tylko że tam trzeba długo czekać, wiecie? Niby. Niby trzeba długo czekać. A ja muszę mieć w ciągu miesiąca już próby, żebym wiedział o nawożeniu pod rzepak. Tak. Ja wysłałem na chórę i przyszło mi wyniki dopiero po miesiącu. No właśnie. Jak to dobre, to weźmiemy na 3000 ha? 3000 hektarów? A później na Facebooku się napiszesz. No dobra, dobra, elegancko. Białymstoku w miarę szybko robił. Widziałeś? I oddaję, jakie masz reklamę darmową? Także zniżeczka jakaś delikatna musi być, panie. Jak na 3000 hektarów, o, ktoś chce wziąć, to... Cymuś. Także tam złotówka mniej na to nie musi być. Leskek na dobry prób, to nie raczej sam sprawisz ze swoimi zdolnościami. To lasko Egnera to jest żaden problem do pobierania. Żeby ktoś to zrobił, te badanie, ale może gdzieś na OLX gdzieś poszukam, może jakiś ogłoszeń, ktoś robi coś takiego w miarę szybko. I tak trzeba będzie zrobić, bo stwierdziłem, że pierwsze co trzeba zrobić, to właśnie te próby. Panie, to kręt jakiś. No niech będzie kręt, no. Zobaczymy. Zobaczymy. Link na tym pewnie. No na liście ma ogłoszenie, także zobaczymy co i jak. A co do... No, co do prób glebowych. No to muszę właśnie zrobić na jesień pod rzepak i pod pszenicę. A tamte to już mogę poczekać pod kukurydzę, bo jak dobrze pójdzie, to jakieś... No jakieś połowa gospodarstwa chciałbym obsiać kukurydzą, no. W tym roku mam 30. Za rok, jak dobrze pójdzie wszystko, to 5 tych myślę, że na luźno bym posiał kukurydzy. Ja ci zrobię to badanie jutro na Facebooku, napiszę do ciebie, Damian. Dobra, czekaj, zrobię sobie screena.
mam. Dobra, mam screena. Jak piach jest żółty, to mało pa. Kurde masy, sam to zrobisz, wybierzesz parę punktów z pola. Mam 3 H, jakieś skrajne środki i ktoś miesza z tego próby wysyłasz. Wiem, że próby wysyłam, tylko gdzie? Tylko gdzie, żeby to szybko, o to mi chodzi. Ale nie masz innych miejsc do badania, aby dostać dotację do wapna. Tylko Państwowa Stacja Chemiczna Rolnictwa. A no ta, te dotacje do wapnowania, właśnie. Ale to można, można zrobić, nie. Chyba że zrobię szybciej, no zobaczymy. Okej, młody Jerzyk, bo chciałbym tylko przeżyć. Dotacja była od 21 roku, z tego co kojarzę. A ja nie wiem, ja nie kojarzę. Siema, Aster, siema. Ja nie kojarzę nic na ten temat, ale może jest jeszcze, nie wiem. Okej, młody Jerzyk, bo chciałbym tylko przeżyć. Jak cię koperty do laboratorium? Damy radę, zanim tak wygrze to wapno. Za pół darmu ci wyjdzie, jak dotację dostaniesz dosłownie za pół darmu. Ja wiem, wiem o tym. I nabrać te dotacje i młodych rolników. Wiem o tym, że ten, że za pół darmu wyjdzie, wiem. Dobrze, że są tacy dobrzy ludzie na tych YouTubach, co pomogą drugiemu człowiekowi. To się chwali. To podpowie coś. To. Można? Można. A nie z ryjem. Master, ja tobie 2 lata temu pisałem koni zimny, krwisty staje, to teraz na kobyle 100% zysku, nawet jak nieźrebna. Jest drugi pokus. Konie zimnokwiste, no. Tylko trzeba, ale to konie zimnokrwiste, to chyba trzeba gdzieś w program ich brać, nie? Jakiś tam tych hodowców, czy coś takiego. Elmar teraz takie wapno wozi. Najlepszy pociągowy mi został 4 sztuki. To trzymam. Jak oceniasz Market Alex? No comments. Leszek Soroka, dotacja jest, dopóki limit pomocy dymienic się nie wyczerpał. Na ten moment jeszcze jest limit.
ogólnie te palec. Co twoja baba teraz się za robotę wzięła? Jak każdy myśli, że ja mam kurde czas w ciągu dnia. Siedzę i nic nie robię. Master, jako kosiarkę polecasz do 15H? Jakoś tam nie wiem, no, skąd mogę wiedzieć. 15H to i rotacyjno wymucisz. Master, palec boli, dalej jest nie do lekarza. Na SOR zaraz będziemy jechać. Z paluszkiem. Robiłeś te trzy w pszenicy? Nie robiłem. Jakoś w tym roku ten grzyb bardzo jego nie było. No tak, to prawda. Z czym? Nie z czym, tylko sikamy. Co? Co? Kim? Co? Jakimi sikamy? A ty mówisz z czym? No ja po 5H kosze wysiane robię. No piękne, no. Gorąco było. Tego na eliksie tych kosiarek jest, wiecie, od groma wszystkiego, Boże, żeby tylko coś dobre kupić, bo jak, wiecie, się kupi byle co, to 5 hektarów nie wykosisz, a co mówić 15. Myślę, że u mnie w tym roku będzie 9 ton z hektara pszenicy. No to elegancko, no. Ja, u mnie nigdy tak nie będzie, nawet jakbym na głowie stawał, bo u mnie słaba klasa ziemi, także co by nie robił, nawet jakby z salety dał 500 kilo na hektar, to nic by nie dało, bo albo by spaliło, albo by urosło tyle, co by urosło. No nie ma takiej możliwości, no. Nie ma potencjału na piątej klasie przecież. Max te 6-7 ton. To już musi być naprawdę dobry rok i odpowiednie nawożenie. U mnie 2B i 3. Człowieku. Ja też kupiłem w tym roku parę maszyn do siana, wybiarkę i przesączarkę do produkcji siana, no. Myśl coś wreszcie o nawadnianiu. I co, ja będę może zboże nawadniał? Nawadnianie to bardziej
Nawadnianie to bardziej jakieś warzywa. Co? To daj mi powiedzieć, a nie ty się wtrącasz. Warzywa, jakieś owoce, wiecie, truskawki czy ziemniaki. Ile kukurydzy w tym roku zasiałaś? 30. Minus 10 w kuzikach. Ja mam w tym roku nawodniane pszenicy. O. Ale mówki, myślę, by kupić jakiś ciągnik w promieniu 100, w promieniu. To koniec albo 90. A, nówki. Nawadnianie to ogródek, truskawki. Nie, no mówię, jak już się brać za nawadnianie, to nie zboża iść, tylko w jakieś takie konwencjonalne uprawy. No już dzików nie ma, no co swoje zjadły, to poszły. Sraczki dostali po zaprawie i poszły dalej. Ja w 2020 roku łąki nawadniałem, bo było blisko rzeki. Jak tak, to tak. Jak była w rzece woda, to można. Co? Witam, witam, witam. Jakie masz odmiany pszenicy? Mam Kombię, mam Juliusa, mam... jak to się nazywa? Rotax. Mam... Nie, już wszystkie. Kombia, Julius, Rotax. No. Jak kukurydza. Dobrze. Mało było uroki siedleckich stron. Płytki ten lipiec. Liwiec. To pewnie rzeka jakaś. Czy jezioro, czy rzeka? Kilimandżaro. Okej, młody Jerzyk, bo chciałem. Magna tam mało wysuszone wszystko. No, to wiecie. Daj to spokój. Wstał?
dobra, wiecie co, ja będę kończył powoli, bo już tak prawie 2 godziny. Także co chciałem powiedzieć, to powiedziałem, co chcieliście się zapytać, to zapytaliście się, też odpowiedziałem, także możemy powoli kończyć. I mogę was zaprosić jeszcze na mojego TikToka, Instagrama, stronę na YouTube, na Facebooku, znaczy fanpage'a, o, i YouTube'ka, wiecie o co chodzi. Dobra.